Cześć, siema, w kolejnym odcinku alfabeciku. Literka T. T jak TFT. Tak. Pewnie słyszeliście, pewnie się z tym spotkaliście. Jak ktoś nie wie, rodzaj ekranu w telefonie, na przykład w telefonie, bo nie tylko. Tak, no chyba nadal najczęściej stosowany. Najczęściej jest stosowane, szczególnie w tanich telefonach, bo to jest po prostu matryca LCD. Znaczy, to jest jedna z rodzajów matryc tak, LCD. To jest odmiana LCD, taka najpowszechniej w pewnym momencie stosowana, bo prosta, tania, a w miarę dobra. No, wiesz, przede wszystkim jest to technologia rozwijana gdzieś tak od lat 70., więc no powiedzmy, dobra, że sprawdzona w boju. Ogólnie kolorowe ekrany ciekłokrystaliczne, tak w sumie pod strzechy, to gdzieś w latach 90. zaczęły trafiać. Tak. Przy czym początkowo raczej w laptopach. Koncepcja stacjonarnego monitora LCD to była jeszcze wtedy taka dosyć duża ekstrawagancja. Laptopy, no bo tam w sumie nie bardzo było wyjście i wtedy te, pamiętam, tańsze laptopy miały tak zwaną pasywną matrycę. Ona się charakteryzowała tym, że miała strasznie długi czas reakcji. Jak się na przykład przesuwało okienko, to taki ślad zostawał, takie duszki. No i wtedy TFT, jak było TFT, to było, no naprawdę, to tak jakby teraz mieć, nie wiem, jakiegoś tam, kurde, QLEDa czy coś takiego. Właśnie po prostu TFT dzięki swojej konstrukcji eliminowało jedną z wad tego klasycznego LCD, czyli właśnie ten długi czas reakcji, tak, robiący się smużeniem. TFT było po prostu szybkie. Tak. Miało też stosunkowo dobre, jak na tamte czasy, kąty, chociaż w tej chwili to one są jedne z gorszych, ale wtedy to było coś naprawdę. No generalnie TFT to było... To był przeskok jakościowy, szczególnie właśnie w telefonach, bo te ekrany jeszcze do tego się charakteryzowały lepszą jasnością i lepszymi kolorami niż te klasyczne LCD-ki. Zatem no, jak już telefon miał TFT, to już był ten tak lepsiejszy trochę. Tak, no laptop to już w ogóle, no a potem się pojawiły, no zaczęło się produkować więcej tego, no to technologia staniała i nagle się okazało, że jest sens robić 50-calowy telewizor, nie? TFT na przykład, tak, co później... przedtem wydawało się zupełnie absolutnie nierealne, że ja pamiętam, ile kosztowały pierwsze monitory takie stacjonarne, LCD-owe, to on potrafił kosztować więcej niż komputer, do którego się to podpinało i miało to rozmiary typu 17-19 cali, o takie rzeczy. No tak było i tak samo zresztą było z telefonami, no TFT na początku trafiało do tych droższych, a teraz no, w tych najtańszych jest montowane, bo po prostu jest to technologia no, stara, dobra i przy tym tania, no bo sprawdzona, okrzepła na rynku już od lat. Jeszcze możecie się spotkać z ekranem IPS, to jest kolejna jakby ewolucja, ale tak naprawdę jest to ewolucja również nadal na bazie rozwiązania TFT. Także można powiedzieć, że IPS jest jakby następnym etapem rozwoju. No a OLEDy, to już mówiliśmy w innym odcinku, to już jest zupełnie inna bajka, zupełnie inny typ działania ekranu, no i zupełnie nowe możliwości, także myślę, że... No, trzeba to chyba powiedzieć, że TFT będziemy żegnać z czasem, z telefonem w zasadzie żegnamy. Będą, no wiesz, jest cała masa zastosowań. Rozwiązań, jak powiedzmy w automotywie na przykład, szczególnie w tych mniejszych ekranach samochodowych. No. Słuchaj, zawsze jest zapotrzebowanie na sprawdzoną, tanią technologię, taniego, no, która nie jest wymagana jakaś tam. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no jakość obrazu z TFT-ka nie jest zła. Ona jest po prostu gorsza niż z OLED-a, natomiast to nie jest tak, że tego się nie da używać, nie? No dokładnie, no szczególnie, wiecie, jak proste telefoniki czy coś, to tam nie ma potrzeby pakowania drogiego OLED-a, bo to się mija z celem. Nawet IPS nie ma, tylko właśnie te feature fony to nadal właśnie bazują na ekranach typu TFT i świetnie się mają. No ale to mówię, to z czasem będzie powolutku już przemijało, pozostaną pewnie w jakichś specyficznych zastosowaniach, tak jak Konrad zauważył, ale no wiesz, w telefonach tak samo, pożegnamy, w smartfonach na pewno. Tak samo jak pasywne matryce jeszcze nadal są w użyciu, chociaż to już jest raczej nisza, tak? Właśnie do jakichś urządzeń wbudowanych, do takich rzeczy, gdzie ten czas odświeżania nie jest w zasadzie nie robi nam, tak? No tak, no w zegarku, takim prostym, czy do wyświetlania przebiegu w samochodzie, to nadal może to być, nie? Chociaż już teraz samochody też zaczynają mieć takie ekrany, że ho-ho. No ale umówmy się, że tańsze pojazdy to nadal będą na tym też bazować jeszcze długo, długo. No wiesz,
wiesz, no, jeżeli coś się produkuje w milionach egzemplarzy, to jak oszczędzisz dolara na wyświetlaczu, to jest milion dolarów, nie? Także tak naprawdę i co z tego filmu musi nie zapamiętać, TFT to jest po prostu typ wyświetlacza LCD, trochę lepszy, ale nie najlepszy w obecnych czasach. Tak, kiedyś POMA technologia, teraz tak. Raczej taka... Który po prostu w tej chwili będzie wypierany już z mainstreamu do takich, powiedzmy, trochę bardziej niszowych rozwiązań, powiedzmy. Jasne. To do zobaczenia przy kolejnej literce. Cześć.